Prezentujemy ładowarkę Schaffer 6680, ładowarka z silnikiem czterocylindrowym Deutza o mocy 75 koni. Ładowarka o udźwigu 3 ton, wysokość podnoszenia około 5 metrów. Ładowarka wyposażona w bezobsługowy przegub zaczerpnięty z maszyn budowlanych. Oś tylna wachliwa.
Dzień dobry, witam Państwa na targach Gardenia 2017. Na targach prezentujemy cztery modele maszyn od mocy 26 koni do mocy 50 koni. Opowiem troszeczkę o samej marce Schaffer. Jest to firma rodzinna, która od 50 lat robi ładowarki przegubowe, przegubowo-teleskopowe. Jest to firma niemiecka. Posiada w ofercie około 40 modeli maszyn od mocy 20 koni do mocy 160 koni. Jeżeli chodzi o prezentowane maszyny na targach Gardenia, tutaj ciekawą propozycją jest maszyna 2445 o mocy 45 koni, napędzana silnikiem Kubota, czterocylindrowym, z turbodoładowaniem. Posiada udźwig 1600 kg. Jeżeli chodzi o prezentowane modele, są to modele w kolorze żółtym. Zasadnicza różnica w stosunku do maszyn w kolorze czerwonym polega na tym, że maszyny dedykowane są na rynek budowlany, komunalny. Jeżeli chodzi o same rozwiązanie techniczne, charakteryzują się tym, iż mają niżej osadzone wieżyczki, krótsze ramię, przez co mogą podnosić większe ciężary na mniejszą wysokość. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.ładowarkipasek.pl, gdzie możecie Państwo zapoznać się z pełną ofertą ładowarek, które mamy w ofercie. Zapraszam również do polubienia naszego Facebooka oraz odwiedzenia strony i obejrzenia filmów, które posiadamy na portalu YouTube.